Pił ojciec. Bałam się go. Matka też się bała. Najpierw pilnowała, żeby nie było awantur, a później, by nikt nie wiedział, że są. Na początku była ofiarą, później stała się katem. Starałam się zgadywać, czego ode mnie oczekuje. Nigdy się nie udało i zawsze mówiła, że to jest moja wina. Ona nie piła. Nigdy. Zdaniem nauczycieli, sąsiadów była troskliwa, kochająca, dbała o dom, zdrowa matka, miód. Ale w domu była jak żandarm na straży zadowolenia ojca. Żadnych reguł i wymagań. Tak pomagała mu pić. Nigdy nie powiedziała dość. Wydawało się jej, że kontroluje sytuację, a wszystko się waliło. Ona pozorowała normalność. Ojciec poszedł na terapię. Miała z nim chodzić, ale uznała, że nie ma powodu. Przecież ja nie piję. A ja myślę, że bała się prawdy o swojej bezczynności i bezradności. Bała się upadku mitu o swoim poświęceniu i bohaterstwie. Ojciec szybko wrócił do picia. I w domu znów były dwa żywioły. Alkohol i matka. Ona była uzależniona. Od jego picia i swojego poświęcenia. Mistrzyni świata w stwarzaniu pozorów i zaprzeczaniu. Ojciec umarł, a ona nadal tak żyje. Jakby miał zaraz stanąć w drzwiach i znowu otworzyć piekło. Mogła ocalić nas wszystkich, ale tego nie zrobiła. Ma żal o tę moją terapię, że opowiadam, jak było w domu. A ja przecież mówię o tym, co wyniosłam z domu. W moich lękach, niepewności. Dzieciństwie zabitym samotnością, bólem. Brakiem zainteresowania i miłości. Na swój sposób ją kocham. Ale i trochę nienawidzę. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, dzień dobry Państwu. Kolejny odcinek magazynu Zza Kółka. Dzisiaj w plenerze za moimi plecami znane skrzyżowanie ulicy Pułaskiego, Armii Krajowej i Pileckiego. A dzisiaj jestem w tym miejscu, aby Państwa poinformować, że od soboty wielka zmiana organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu. Jakie to zmiany w dzisiejszym odcinku? Szanowni Państwo, z lekkim opóźnieniem, ale nastąpiła ta zmiana organizacji na felernym skrzyżowaniu omawianym dzisiaj. Zmiana przede wszystkim polega na tym, że jest to w tej chwili pełnoprawne skrzyżowanie typu rondo. Należy tutaj szczególnie powiedzieć, że jest to rondo typu turbinowego. Tak jak wiele już w naszym mieście tego typu rond jest, tak i to zostało w ten sposób zaprojektowane. Polega to na tym, że przed wjazdem na skrzyżowanie musimy zająć pas odpowiedni dla danego ruchu. Także nie zmieniamy już swojej decyzji, będąc na skrzyżowaniu. Decyzję podejmujemy przed wjazdem na to skrzyżowanie. Są wydzielone trzy pasy, każdy dla odpowiedniego kierunku jazdy, dla skrętu dla jazdy na wprost, dla skrętu w prawo czy też w lewo. Warto dodać, że skręt w prawo odbywa się w sposób praktycznie bezkolizyjny. Można powiedzieć, że omijamy skrzyżowanie, będąc na prawym pasie i wykonując ten manewr skrętu w prawo. Obojętnie z jakiej strony jadąc, czy od strony Armii Krajowej, Pileckiego, czy Pułaskiego, z dwóch stron. Tak jak Państwu mówiłem, zbliżając się do skrzyżowania, mamy do wyboru trzy pasy. W tej chwili przejedziemy sobie na wprost, ale jadę od strony ulicy Pileckiego. Na prawo bezkolizyjny zjazd. Jadę dla pasa, który prowadzi na wprost. Wyraźnie oznakowane skrzyżowania, ustąp pierwszeństwa i o tym niestety musimy pamiętać. Tutaj wielkie wyzwanie dla wszystkich mieszkańców, bo niestety wieloletnia jazda z pierwszeństwem ulicą Pułaskiego po prostu przyzwyczaiła nas do tego. Niestety musimy się do tego przyzwyczaić, że dojeżdżając do skrzyżowania musimy ustąpić miejsca
pojazdom będącym na skrzyżowaniu. Teraz jadę ulicą Armii Krajowej, też dojeżdżam do skrzyżowania. Skrzyżowanie oznakowane, ustąp pierwszeństwa, skrzyżowanie typu rondo, skręcę sobie w prawo, bezkolizyjnie tak naprawdę. No i mamy, że widać, że wydzielony pas dla pojazdów zjeżdżających ze skrzyżowania. Dopiero potem mamy dwa pełnoprawne pasy. I jadąc ulicą Pułaskiego od strony centrum, również wcześniej już znaki, że zmiana pierwszeństwa jest, również oznakowania pionowe są już postawione. Tutaj, jak widzą Państwo, kierowcy wciąż mają może ograniczone zaufanie, albo nie czytają znaków, nie wiedzą, co znaczy. Czyli przyzwyczajenia sprzed lat. Także ten problem na pewno będzie istniał przez wiele, wiele czasu. Tutaj również przy zjeździe za skrzyżowaniem już zmiana jest też oznakowania pasów. O tym też trzeba pamiętać. I jadąc ulicą Pułaskiego od strony przejścia granicznego, praktycznie bez zmian został lewy pas do skrętu ewentualnego zawracania, prawy pas wydzielony również, tak naprawdę bezkolizyjny. I tutaj mamy znowu przykład. Jestem dosłownie 2 minuty na skrzyżowaniu. Znowu mi kierowca z pierwszeństwem chciał ustąpić pierwszeństwa. Dlatego, tak jak mówię Państwu, wielkie wyzwanie dla nas wszystkich. Nie jeździmy na pamięć, gdyż zmiana totalna w organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu. Teraz jadę też ulicą Pułaskiego od strony centrum. Często wykonywany manewr mieszkańców ulicy Kowalskiego, osiedla całego, czyli zawracanie na rondzie, żeby wjechać w ulicę Kowalskiego. Jak to się teraz odbędzie? Czyli zająłem pas dla skręcających, zawracających. I tutaj może być trochę ciężko w tym momencie, gdyż osoby jadące z ulicą Armii Krajowej skręcającej w prawo w ulicę Pułaskiego w stronę centrum będą zajmować pas, który ja powinienem w miarę szybko objąć, aby skręcić w ulicę Kowalskiego. Mały odcinek na zmianę tak naprawdę 3 pasów już, bo ze skrajnego lewego muszę przejść na pas, który obejmują kierowcy skręcający w prawo z ulicy Armii Krajowej i następnie jeszcze na 1 pas prawoskręt w ulicę Kowalskiego. Tutaj może pojawiać się pewien kłopot. Teraz ulicą Armii Krajowej dojeżdżam do skrzyżowania, wykonam manewr skręcania w lewo. Niestety też mam ograniczone zaufanie. Mimo wszystko rozglądam się. Dziwne zachowanie właśnie pani w samochodzie. Szanowni Państwo, no jeden wniosek się nasuwa tak naprawdę. No jeździmy na pamięć. Jeździmy na pamięć, nie czytamy znaków tych pionowych, ale też i tych poziomych. Mieli Państwo przykład w dzisiejszym moim krążeniu po tym skrzyżowaniu. Jedna obawa też wielka, co będzie, gdy otworzą granice, gdy nasi sąsiedzi ruszą wypuszczeni, że tak się wyrażę, na zakupy do naszych sklepów. Co będzie się działo na tym skrzyżowaniu? Skoro my Suwalczanie, tak jak Państwo widzieli, bo to były na suwalskich numerach samochody, jeździmy na pamięć, co będzie się działo, gdy naprawdę ten ruch, bo kiedyś w końcu te granice otworzą, ten ruch będzie dużo, dużo większy i przyjadą osoby, które tak naprawdę miały ustalone sklepy i jechały
no na pamięć również. Jeszcze przez jakiś czas, szanowni państwo, jeszcze będą trwały prace, które mają dokończyć tak naprawdę te, szczególnie te oznakowania poziome, czyli malowanie stref wydzielonych z ruchu, prawda? Także jeszcze trzeba się uzbroić w cierpliwość, jeszcze te pachołki stoją, jeszcze, ale to myślę, że dobrze, bo też sygnalizuje nam, że coś się zmieniło. I to wciąż, że tak powiem, wracam do tej jazdy na pamięć. Mam nadzieję, że tych kolizji, zresztą taki cel przebudowy tego skrzyżowania był, tych kolizji będzie mniej. Dziękuję serdecznie państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.